Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, przeżywamy dzisiaj trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku, która z jednej strony jest niedzielą, w którą wspominamy wszystkich chorych na taką bardzo ciężką chorobę, jaką jest trąd. Z drugiej strony jest to taki Światowy Dzień Islamu, a z trzeciej papież Franciszek prosi nas, by była to taka niedziela Słowa Bożego, gdzie chcemy pochylać się nad tajemnicą, jaką jest Pismo Święte, czyli taki miłosny list Pana Boga do nas. Moi kochani, dzisiejsze słowo mówi nam o światłości. W psalmie usłyszymy słowa: Pan moim światłem i zbawieniem. Kochani, Chrystus jest światłem. Chrystus przychodzi w dzisiejszej Ewangelii do Zajordania, do Galilei Pogan. Może pamiętacie taki fragment w innym miejscu Ewangelii, gdzie faryzeusze mówią, gdzie mieszkańcy Jerozolimy mówią: czyż może być co dobrego z Galilei? Właśnie z Galilei pochodził Jezus Chrystus. Moi kochani, i właśnie tam się wszystko rozpoczęło. Tam Chrystus idzie i chce głosić dobrą nowinę. Dobrą nowinę, czyli nauczanie o tym, że Bóg kocha człowieka, że Bóg szaleje z miłości do człowieka. To się cały czas powtarza, ale znać to, rozumieć to, usłyszeć to, to jedno. Ale żyć tym, przyjąć za swoje, to drugie. Kochani, jeżeli my nie przyjmiemy tego, że jesteśmy przez Boga kochani, jeżeli w to naprawdę nie uwierzymy, to nigdy nie zaczniemy tym żyć. I dlatego święty Paweł mówi w kolejnym swoim liście, że jest wielki podział, zresztą dzisiaj też jest on widoczny między ludźmi tego świata, między chrześcijanami. Każdy ma jakąś prawdę, każdy szuka czegoś, każdy idzie trochę po omacku i po swojemu. A Paweł mówi: bądźcie jedno, dążcie do jedności, żyjcie w zgodzie bez Chrystusa, który jest królem zgody, królem jedności, kochani, królem pokoju, miłości. Jest to bardzo trudne, a właściwie tak naprawdę niemożliwe. Chrystus chce przyjść, by rozświetlić nasze ciemności. Nie tylko ciemności zewnętrzne, ale ciemności mojego i Twojego serca. I cała rzecz polega na tym, żebyśmy Go wreszcie przyjęli, żebyśmy wreszcie uczynili Go tym pierwszym, tym najważniejszym w naszym życiu. Kochani, niech wchodzi w ciemności naszego życia i niech przemienia je mocą swojej łaski. Niech dobry Bóg Wam na ten dzień i cały tydzień bardzo obficie błogosławi. Z Panem Bogiem.